Rzuty ekranu z tego demo prezentują różnicę między dekompresją GPU a CPU. Niektóre pokazują, że kilka gigabajtów zasobów może, które ładują się od 1,5 do 5 sekund w wykorzystaniu procesora od 30 do 100%. Inne pokazują ładowanie się tych samych zasobów w ciągu około 0,5 sekundy przy wykorzystaniu procesora poniżej 5%, co wskazuje, że GPU przejęło zadanie. Demo daje nam przedsmak tego, czego możemy oczekiwać od Direct Storage Microsoftu, poza ściśle kontrolowanymi benchmarkami Microsoftu, co więcej wykazuje ogromny wzrost w porównaniu z testami z 2020 roku, pokazując, że najnowsze gry nie wykorzystują w pełni przepustowości dysków NVMe. Co zresztą widać, gdy porównają wyniki z naszych testów z nośnikami SATA. Jednak ładowanie zdjęć awokado to nie to samo, co ładowanie środowiska gry 3D. Niemniej zainteresowani nie będą musieli długo czekać, aby przetestować rzeczywistą wydajność. Direct Storage funkcja zadebiutuje w grze, która premiera odbędzie się 24 stycznia. No i artykuł napisała pani Karolina Majcharzek.